Polityk, publicysta, filozof, ksiądz, geolog, filantrop. Skala zdolności, talentów i funkcji sprawowanych przez Stanisława Staszica może imponować. Nie bez przyczyny nazywany jest najwybitniejszym Pilaninem w historii miasta. Mimo że od jego śmierci minęło niemalże 200 lat, to wiedza o nim wśród Pilan jest całkiem spora. Aczkolwiek mieszkańcy zauważają, że pamięć o Staszicu jest w Pile zbyt słabo kultywowana. Warto poczytać o tej osobie i że warto wiedzieć, kim on był i co zrobił do naszego miasta. Piłę chyba tak, chyba najwybitniejsza. Nie przypominam co wybitniejszej. Mało jest w ogóle informacji na temat działania jego tutaj w Pile, jest tylko muzeum jego i to by było na tyle. Bo jako tako nie słychać po prostu, nie ma żadnych uroczystości związanych w ogóle z nim, także nie ma, że tak powiem, rozpowszechnionej jego tutaj działalności w ogóle na terenie Piły. Chociażby przy jakichś świętach, przy jakichś okazjach, no, przy święcie zmarłych, nie słychać tego. Uważam, że zbyt mało. Wszyscy spragnieni wiedzy o Staszicu mogą odwiedzić jego muzeum, czyli dom rodzinny, w którym najprawdopodobniej się urodził i spędził pierwszych 10 lat życia. Wśród wystawy zobaczyć można m.in. oryginalne listy pisane przez Staszica, jego książki, okolicznościowe medale czy litografie. W niedzielę odbędzie się specjalny koncert chóru kameralnego z okazji rocznicy jego chrztu. Grane mają być kompozycje Józefa Elsnera, gdyż ten kompozytor był blisko związany z Pilaninem. Wszystko to składa się na organizowaną przez Muzeum Staszicjadę, która podkreśla jego znaczenie dla Piły. To jest ktoś, kto się tutaj urodzi i w ten sposób niejako to miasto sławi. W końcu mówimy o grodzie Staszica nie bez powodu. Mówiono tak zresztą już w okresie międzywojennym. Każde miasto czy potrzebuje, czy chce mieć jakiś tam swój symbol, prawda? Czasami jest to osoba i dobrze jest, że Piła ma taką osobę. W końcu Staszic to jest w końcu jeden z wielkich Polaków. I właśnie ze względu na to, że jest jednym z wielkich Polaków, nie było problemu ze znalezieniem chętnych do współpracy nad odnowieniem grobu Stanisława Staszica. Znajdujący się na warszawskich Bielanach grobowiec niedługo ma zostać odrestaurowany. Temat wrócił całkiem niedawno. Było takie spotkanie właśnie w Warszawie. Poprosiliśmy wiceprezydenta Paszyńskiego, wiceprezydenta Warszawy, o pomoc taką organizacyjną na miejscu. Oczywiście nam z daleka jest zdecydowanie trudniej. Jest wola wszystkich stron. Czyli ze strony magistratów w Pile i w Warszawie. Co więcej, zgody musiały wydać również władze Uniwersytetu imienia kardynała Wyszyńskiego, a także dawnego kościoła Kamedułów, bo to na ich terenie znajduje się grób. Kosztami inwestycji podzielą się miejskie urzędy w Pile i w Warszawie. Z pilskiej strony będzie to kilkanaście tysięcy złotych, natomiast ze strony warszawskiej kilkadziesiąt. Dokładna data renowacji nie jest jeszcze znana, a my już dziś zapraszamy wszystkich Pilan na 261. urodziny Stanisława Staszica, które odbędą się 6 listopada w niedzielę o godzinie 17 przy pomniku nad Gwdą.